Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Rozwiąż nierówność x minus 1 druga razy x większe od 3 razy x minus 1 druga razy x plus 1 trzecia. Przerzućmy sobie tę część lewą stronę na prawą stronę ze zmianą znaku. Czyli mamy 0 większe od 3 w nawiasie x minus 1 druga razy x plus 1 trzecia. Odjąć x minus 1 druga razy x. Teraz zobaczmy, mam tutaj wspólny czynnik x minus 1 druga. Wyłączamy go na początek wyrażenia, czyli x minus 1 druga. A co zostanie nam dalej? Zostanie nam 3, czyli piszemy 3 razy x plus 1 trzecia, odjąć x. Czyli mamy teraz taką postać. Mamy 0 większe od. Pierwszy nawias przepisuje, a w drugim nawiasie mamy 3x. Teraz 3 razy 1 trzecia to jest 1. Odjąć x za nawiasem, czyli mamy 0 większe od x minus 1 druga, tutaj będziemy mieli 3x, odjąć x to jest 2x plus 1. Przyrównujemy do zera to i to, czyli obydwa nawiasy. Mamy x minus 1 druga daje nam 0, x daje nam 1 drugą, a tutaj mamy 2x plus 1 równa się 0, czyli 2x równa się minus 1, czyli x to jest minus 1 druga. I teraz zaznaczamy sobie na osi miejsca zerowe. Tu jest minus 1 druga, tutaj będzie 1 druga. Nasze ramiona pójdą do góry, ponieważ x razy 2x to będzie jakieś 2x kwadrat, czyli jest dodatnia liczba przy x kwadrat. I pytają się, kiedy nasze wyrażenie jest mniejsze od zera. Mniejsze od zera jest tutaj, czyli w przedziale od minus 1 drugiej do 1 drugiej, przedział obustronnie niedomknięty. Czyli x należy do jednej drugiej. To jest odpowiedź.